Cześć, no i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się standardowo na Śląsku. Sroga zima do nas przyszła. Zobaczymy, ile pokaże auto na termometrze. Zobaczymy przede wszystkim, jak odpali. Auto jest nieodpalane od początku długiego weekendu. Teraz co mamy? Benzyniak, myślę, że jeżeli bateria da radę, to powinien zapalić bez problemu. No, w samochodzie pokazuje 10,5 stopnia teraz. W nocy było minus 20, mam z hakiem. Także no zobaczymy. Zobaczymy, co to pokaże. Wszyscy sąsiedzi dookoła chodzą, odpalają samochody. Połowa samochodów nie odpaliła. Auto jest oczywiście zimne, nie? Żeby tam nie było żadnych niedomówień. Jak widzicie, pierwszy raz wsiadłem do niego od początku tego długiego weekendu. O, dobra, nie marnujmy prądu. Spójrzmy. No i po ciężkim trudzie zapaliła, no, tak jak mówię, no. W początku weekendu auto nieodpalane. Mrozik w nocach schodził do ponad minus 20. Także no jest mocno. Jest moc. Możecie się pochwalić oczywiście w komentarzach, jak najbardziej zachęcam, żeby się pochwalić, jak tam u Was zima wygląda, jakie temperatury u Was tam panują. W całej reszcie kraju. No u nas naprawdę jest bardzo, bardzo solidna zima. Także pozdrawiam wszystkich i zapraszam do subskrypcji kanału oczywiście i do komentowania. Trzymajcie się, cześć.